Jak łatwo zdobyć pieniądze na pensję dla nowego pracownika, wyposażenie jego stanowiska pracy czy szkolenia? Między innymi tego przedsiębiorcy ze wschodniej Wielkopolski mogli się dowiedzieć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie podczas śniadania biznesowego poświęconego programowi Droga do Zatrudnienia po Węglu. Droga do Zatrudnienia po Węglu jest takim przedsięwzięciem niespotykanym do tej pory na rynku, w ogóle na rynku polskim, ani nawet na europejskim. Oferowane jest takie kompleksowe wsparcie dla osób, które aktualnie pracują w ZEPAK-u i stracą to zatrudnienie, dla osób, które już straciły to zatrudnienie, a również dla ich rodzin. O szczegółach programu mówili przedstawiciele jego partnerów. Między innymi firma DGA, która dla byłych górników i energetyków szuka nowych pracodawców, a im pomaga w zdobyciu pieniędzy, na przykład na refundację wynagrodzenia zatrudnionych. Przede wszystkim zależało nam bardzo, żeby już zaprezentować pracodawców, którzy korzystają z instrumentów, które oferuje projekt, żeby przedstawić, że pomimo, że są to środki unijne, korzystanie z nich jest bardzo przystępne, łatwe i my jako realizatorzy, jako partnerzy no dbamy o każdy szczegół i we wszystkim pomagamy. Potwierdzają to przedsiębiorcy, którzy z programu już korzystają. Skorzystaliśmy jako Zakład Doskonalenia Zawodowego z zatrudnienia subsydiowanego. Zgłosiliśmy się do firmy DGA. Złożyliśmy takie zapotrzebowanie na pracownika, bo akurat zdarzyła się okazja. Nasz dawny pracownik przeszedł na emeryturę. No i w zadziwiająco szybkim tempie DGA znalazło nam tego pracownika. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Z kolei Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pomaga górnikom i energetykom w zakładaniu własnych firm. Podczas spotkania jej przedstawicielka przekonywała przedsiębiorców do współpracy z nimi. Chcielibyśmy też korzystać ze wsparcia przedsiębiorców z terenu Wielkopolski Wschodniej. Przede wszystkim dlatego, że oni są też wsparciem dla tych nowych podmiotów. I w zakresie pokazywania możliwości rynku, ale też w zakresie na przykład zlecania nowo powstałym podmiotom jakichś małych elementów w swojej działalności, czy usług, czy podprodukcji, czegoś drobnego. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu pracodawców. Jestem zainteresowany, przyszedłem na to spotkanie, żeby coś więcej się dowiedzieć na temat możliwości zatrudnienia osób, które są właśnie w tym programie, które pracowały kiedyś w kopalni, czy najbliższych rodzin. Także no, przyszedłem po to, żeby się dowiedzieć, jakie są dofinansowania dla firm czy dla pracowników. Choćby i sama kwota na szkolenia dla osoby, 10 tysięcy złotych, informacji, że z tych 10 tysięcy złotych można skorzystać na zasadzie kilku szkoleń, tak, do łącznej kwoty 10 tysięcy. Program jest bardzo interesujący, propozycja jest bardzo interesująca, aż za prosta, jak na tak na pierwszy rzut oka. Myślę, że w szczegółach diabeł się siedzi, ale my zobaczymy. Jestem zainteresowany, złożę wniosek. Było to pierwsze, ale nie ostatnie takie spotkanie z przedsiębiorcami z terenu wschodniej Wielkopolski. Informacje o szczegółach programu Droga do Zatrudnienia po Węglu można zdobyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie lub konińskich biurach jego partnerów.